Cześć, dzisiaj odjeżdżam. Dzisiaj zobaczymy, ile puszek, butelek zbiorę z takiej polnej drogi uczęszczanej przez ludzi. Tu wyjeżdżamy z miasta, a w zasadzie na jego obrzeża. Będziemy się kierować w tamtą stronę. Później przez taki lasek przejedziemy. I tu już można zobaczyć na początku już puszeczki leżą. Piersiówki, dalej też, dalej coś się pozbiera, no takie nieużytki. Swego czasu kolega zorganizował właśnie sprzątanie tutaj, zebraliśmy dwa duże kontenery śmieci, po czym po roku było już to praktycznie to samo. No a jak widać, mieszkańcy nie dbają o swoje miasto, tylko wolą właśnie taki syf mieć dookoła. Tu już się zaczynają takie reklamóweczki z paczkami. O, mamy jakieś śmieci domowe. Najlepiej na obrzeża miasta, bo to nie przeszkadza. Tam nie będziemy szli, tam ktoś idzie. Ale tam jest właśnie teraz, tak żeby nie pokazać ludka, to mamy takie hałdy śmieci. Przeszłam już taki kawałek, już mamy pół reklamóweczki puszek, a teraz jeszcze mamy tam pakuneczek standard. No dominują żubry nas chyba wszyscy za lasem, chociaż jak widać, to bardziej do śmiecenia niż do pomagania, do sprzątania. Teraz jesteśmy tu koło pieców wapienniczych starych, które są w Gogolinie, jedne z kilku, które można tu znaleźć. No i później kierujemy się tam. Tutaj właśnie mieszkańcy też chętnie się pozbywają śmieci. Takie urokliwe miejsce ma być ogrodem botanicznym w przyszłości, nie wiem po co. Bo tak teraz jest fajne, stare, jakieś murawy ten, a tutaj się zbliżamy do takich worków. I tam też leżą. Tam dalej pokażę jeszcze takie zrzucone worki. I mamy, to jest taka ozdoba naszego regionu. Przeszliśmy kawałek od tamtych worków. To już mamy kolejne. Też tak pozostawione. Jakiś syf gdzieś. Oczywiście jest, że to nasze. W naszych workach miastowych. No smutne jest to, że każdy się tłumaczy, że w innych miastach też tak to jest i nic z tym nie zrobimy. No zrobimy, no jeśli będziemy wszyscy chcieli, wszyscy mieszkańcy, że zadbają o swoje otoczenie, żeby było piękne, czyste, nawet nie tylko w centrum, ale i właśnie w otoczeniu, w którym spędzają czas, gdzieś na spacerach, na bieganiu, na nordwalkingach i tak dalej. Wtedy będzie dużo czyściej i będziemy mogli się pochwalić, że nie jesteśmy jak wszyscy, tylko jesteśmy właśnie inni. Jesteśmy tacy, co chcemy zadbać o swoje otoczenie, swoje jakieś miasto, żeby ono tak naprawdę wyglądało, żebyśmy mieli się czym chwalić, oprowadzając kogoś gdzieś poza centrum miasta, pokazując mu przyrodę, czy nawet jak ktoś z rodziny przyjedzie, żeby mógł zobaczyć, jak tu jest fajnie. No ale no niestety, jeśli będziemy mieli takie podejście do wszystkiego, że jak jest wszędzie tak brzydko, brudno, to u nas też może być, no to niestety. No, kilka osób nie zdziała nic. Musimy chcieć wszyscy. Przeszliśmy kolejny kawałeczek i mamy kolejne kwiatki zaznaczone pięknie.
piersiówką, a tam zrzucone worki. Są tam puszki, ale ja już tam nie będę wchodzić, bo to szkoda czasu. A jeszcze mam parę rzeczy po drodze do zrobienia, więc no, czyże dotrzymują towarzystwa. Ruszamy dalej. Otoczenie miejsca, gdzie sprzątam, jest bardzo urokliwe. To są dawne wyrobiska, takie kamieniołomy, pozostałości. Tu jest las. Fantastyczne miejsce na taki wypoczynek, na ten, no ale tyle z syfu, to odpoczywać. Dotarliśmy już tak pod koniec trasy. To jest takie stałe miejsce, gdzie tutaj piją. Zawidać zawsze to samo, żubry. Niektóre już pobite. I piersióweczki. To jest nieodzowny element tego. To jest jedno miejsce, gdzie się zatrzymują. A zaraz pokażę, podejdziemy do drugiego, zaraz pokażę drugie. Tu wziąłem puszkę z żubra, a w niej były już dwa chrząszcze biegacze. Jak chyba dobrze widzę, to chyba to są biegacze ogrodowe. No szkoda, bo są bardzo pożyteczne. Są drapieżnikami, eliminują też różne szkodniki drzew. Także no szkoda, że giną w takich warunkach. Zamiast nam pomagać, zamiast być czyścicielem lasu i jakimś tam ochroną, to niestety kończą w puszkach. I jeszcze lata wstecz, jak zaczynałam zbierać puszki, to praktycznie były wypełnione prawie całe, do połowy. Wszystko było żukami leśnymi, właśnie biegaczami. Teraz to się trochę zmieniło, bo co prawda zamiast czas poświęcać sobie na przyrodę, to w międzyczasie zawsze biorę plecak czy reklamówkę ze sobą, no i zbieram po drodze wszystkie puszki, butelki z lasu, z pól, gdzie jestem, sznurki. Czy to ma sens przy takiej ilości śmieciarzy? No czasami tak. Jednak człowiek jest trochę potem podbudowany, że coś zrobił, że coś podziałał dla dobra przyrody. Nawet taka mała rzecz, a daje dużo, wiele satysfakcji niż nie wiadomo jakie tam wymyślane akcje i tak dalej. Dlatego no, można spokojnie sobie wziąć reklamówkę czy plecak i w środek reklamówkę pozbierać. Jak nie chcemy tego potem sprzedawać, to możemy to wyrzucić do kosza czy powiesić na koszu. Zawsze może ktoś się znajdzie, kto będzie to chciał wziąć i sprzedać. Po ostatniej akcji, te co pokazywałam, i tych puszek i tego złomu co miałam, wyszło mi 195 zł. Także jakby nie patrzeć, tak jak mówią, pieniądze leżą na ulicy, tylko trzeba się schylić. Nie muszę tego robić, bo pracuję, mam praktycznie to co bym chciała, to co tego, nie mam problemu z tym, ale taki grosz to jest zawsze jakaś pomoc. Mogę wpłacić jakieś pieniądze na ośrodek rehabilitacji zwierząt, czy jakieś sobie coś kupić, co takie drobne rzeczy, co mi będą przydatne. A tutaj wkraczamy właśnie w taki miejsce, gdzie no regularnie jest zaśmiecane. Jest jak zwykle to samo. Żuberek, piersiówki. Zgłaszane wiele razy z służbą, że coś takiego tu się dzieje, że podjeżdżają autami, że piją. Tak zostawiają. No, niedawno żeśmy stąd zabrali 50 żubrów, trochę puszek. Zabrałam też na swój dom te piersiówki, cały worek. Mimo że no, w sumie nie jest to moje, nie jest to ten, ale chciałam, żeby było czysto, no ale jak widać, po niecałym miesiącu to wygląda tak, jak wygląda. Tu mamy drugą stronę. I tutaj jest tak regularnie. Można posprzątać,
A do miesiąca zobaczymy to samo. I niestety, no, bierność i puszki z całej trasy, no plus to, co tutaj jeszcze znajdę. No jeszcze tam dalej potem będzie i będą butelki. Ten, ale to już zostawię, jak przyjadę tu autem, żeby to pozbierać, zabrać. W piątek to sprzedamy. Te butelki, puszki zostaną.